Ewuniu, ja stęskniłem się za twoim wizerunkiem. Nie, bo ja Basie. Basie. To jest wierny pan Tomasz. Basiu. Ja mnie godzien twych kików całować. Dzisiaj rozpoczęcie sezonu. No dobra. A tak, całuj, ja nie chcę. Ksiądz już wychodzi, czy nie? Dobrze jest. DKS. Nie ma Króluj nam Chryste? Króluj nam Chryste. Proszę bardzo. Nic nie odpowiadają. O, na wieki wiek pan jedna osoba pobożna, to tylko pogany. Pogany okropny. A ja? Zapraszamy. No więc tak, na rozpoczęcie sezonu, żeby ja jeszcze utrwalam to, na rozpoczęcie sezonu to jak koło świętego, koło PKS to parafialne koło sportowe, tak? Klub. Albo parafialny klub Sutanna. I teraz tak, zobaczcie, tu jest różaniec, a z tego jest koło. I proszę, żebyśmy wszyscy złapali za kółko. Proszę bardzo. Jako Basia, z różańcem. Ty pokorna chodzi tutaj. O, tak, panie Tomaszu, symbol koła. Tomek. Jest, naszego, jest, naszej wiary. Proszę bardzo. Pięknie. Paczki naszej. Różaniec no i co? Co nas prezes tu zawsze wymyśli. I teraz ksiądz poprowadzi religijnie. I nitka nas tutaj wiąże. Nitka przyjaźni, więzi, miłości do sportu i do siebie nawzajem. Pod twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. No dobrze, zapłać serdecznie. 11 września, rozpoczęcie naszego sezonu. Prezesa? Nie. Tylko jeszcze przydałoby się zdjęcie prezesa. No to ja siebie sfilmuję. Siebie? No już mam. O, na tle eminencji. O właśnie, to dobrze. Świetnie, doskonale. Mamy tu wszystko. Tak, kawałek kwiatki, jak to się lubi. Patrz, chleb to jest tutaj położony. Ale nie wiadomo, jak długo. Filmuję to. Szanowni, zobaczycie, jak ksiądz infułat Jan Sikorski, jaki jest elastyczny. On wszystko na poczekaniu ma jak z rękawa. Tak jest. Więc tak, na rozpoczęcie sezonu prosimy o przedwojenną piosenkę. Przedwojenna piosenka. Z piosenką jest mi wesoło, więc śpiewam sobie w dzień, śpiewam w noc. Piosenką jest mi wesoło, więc też
ostatnią, pozdrawiam was i tak dalej. Ale to resztę to już przed wojną było, teraz już zapomniało. Trzeba sobie przypomnieć, jak to było. Wioślarz. No to idziemy. Płyń barko moja. Tak jest. Pogoda sprzyja. Trzeba sfilmować tą rączkę na pamiątkę. Dziękuję. PKS-owską. Proszę oddać hołd pułkownikowi. Każdej pani coś oddać. Proszę bardzo. Ja jestem szeregowiec. Ja mam szeregowiec. Jaki masz nowy? Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. No, pięknie, brawo. Dobrze. Dobre. Tak jest. Mały, ale mał. Dobrze, doskonale. No. Wszystkiego dobrego. Właśnie. Miło was zobaczyć. Witam. Ciągle jest piękna pogoda, sezonu nie zamykamy, dalej ciągniemy. Niestety samotnie się obijam tutaj po tej robocie. A szkoda. No, to powolutku. Ale mi nie zważy. Tak, może to jaka pamięć serdeczna. Jaka pamięć. No. No. Wakacjami jeszcze. Tęsknoty za nami. To jest dopiero kariera. Niech państwu słońce piękne, słońce świeci, prawda? Niech dzień ciebie tego. Pięknie układa i wszystko dobrego życzenia. Dziękujemy pięknie. Pięknego dobrego. Dziękujemy. I słuchamy dalej. Trafiłam na nią. Tak. Niech będzie pochwalony. Na widzę, prosimy bardzo. O, jak lipnie. No. Brawo, jak lipnie. Idziemy dalej. No i co, no i co? No i właśnie wczoraj trafiłam. 20 minut i po operacji było. 20 minut tylko, tak? Tak, 20 minut. No bo to te przygotowanie, no to nie. No tak, ja wiem, ale ona... A ponieważ zegarek był, i co ona, jak ona to robi? Ręka leży odwiedzona. Tak. No i ona nakłuwa, najpierw znieczula. Kuje tam kilka razy. Tak. Te drgania, tak jakby prąd mnie kopał. No i wreszcie jest znieczulony i ona wtedy to nacina i tam tnie, przecina jakieś, uwalnia tam te nerwy. Aha, coś tnie jakieś. Tak, aha. Tak. No. To ty teraz będziesz różaniec lewą ręką odmawiać. No to odmawiam dzisiaj rano, bo mam tę lewą. Tylko te force zgarniasz teraz. Lewą ręką niewygodnie. Nie, tak się śmieję, bo... Ale jak jest swoją drogą, zobaczcie jak to drzewo jest, jakie ono jest tutaj stare. Odpiłowali, ale jakie to jest tak, bo tutaj ono, tak, a tutaj, ile to lat, patrzcie, pan słuchaj, widać tak, jaki jest twardy materiał, popatrz, no, prędko budowali. Nie wiem, czy akurat to jest co tym jest. Jest to pola? To nie to pola, ale tam. Ale tutaj tak, jak się stoi.
zbudowali, bo to nie potem jest to wszystko bardzo. Za rok to powinien Tomasz być zaangażowany, zamiast ze sklepu go zdjąć tam, a żeby sałatał infułata, żeby sprzedawał. Na tarasach ksiądz w sałatę by hodował. Sałata od infułata. Sałata mi nie wyszła, zwiędła jakoś nie poszła, ale pomidory, no jak takie ręce podlewały, to nic dziwnego, że pomidorki wyrosły. Jeszcze rosną do dzisiejszego dnia. Jeszcze się nie stało. Jeszcze się księdza. I barko moja. Łyń barko moja, pogoda sprzyja, niech cię prowadzi Santa Lucia. Maria. Morzu przegląda się liczna gwiazdeczka, jak róża gładka. Płyń barko moja, pogoda sprzyja, niech cię prowadzi Matka Maria. No, w ogóle wiadomo. W oryginale Santa Lucia, no ale piękna pieśń taka, zwłaszcza przy wiosłach, to się dobrze. Ach, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Ach, żeglujże, całą nockę po morzu. No i tak wyobrażamy sobie, że to morze, dookoła nas bałwany. O właśnie, jednego sfilmuję. Wielki pasz, niespodziewanie wyrósł, ale nieszkodliwy, to jest ważne. Bałwan z brodą. Że nieszkodliwy, tak jest. Są szkodliwe, to już jest niedobrze. Zrobię teraz rzucik na naszą trzodę. Trzodę, tak, na Bogdana. Bogdan, Bogdan, trzymaj się. No. To ja idę, bo autobus mi ucieknie. No właśnie. I nie ksiądz jeszcze? Jeszcze menadżer Michał straszy. Rozmowy kwalifikacyjne, że te mulki są pietrące. I my sobie nastawiamy tak bojowo, agresywnie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Bo tak to rzeczywiście jest. Jest, jak to ludzie od razu patrzą, respekt mają, bo się nie boją. Dobrze, trochę dobrze, ale wiesz. No. Jak popatrzyłem na dwóch innych ochroniarzy, którzy tam pracowali, to... No, ale chodzi o to, że przyciągał klientów, a nie odstrasz. No, połowę niżsi ode mnie i pół nie mieli już takich mięśni. No tak, to jest to wiesz. Musiał się zawać się w bójku, ja nie musiałem. To jest klęska urodzaju. Jak czegoś jest za dużo, dobre, ale za dużo to też jest niedobrze, więc trzeba tak wyważać. Ja tutaj napięcie zwiększę. O, to ten, to trochę szybciej ksiądz przyjedzie. Mówiłem, żeby
wszystko jest po coś na tym świecie. No, bo tak jakby nie było czasu, a tak to tak, jest. Tak, także jest, słuchajmy sobie, ja już mam swoje takie krańcowe drogi. Ja to bym koronę odmówił, a nie koronkę. Nie, nie, ale jak się od zawsze od samego domu koronkę, to akurat tak, akurat tak, to jest droga koronkowa. I ten, i ksiądz zawsze tak PKS kończy? No nie, nie, no prawie zawsze. Prawie zawsze. No, wreszcie w domu. Wreszcie w domu, nareszcie. Co z tego, kiedy goście przyszli? No i co? Co to za dom? No właśnie. Dlatego się przejadę. O, widzisz, proszę bardzo. Zaraz zatrąbi. Pik i już wolno być. Papież naszej dzielnicy. Witam u progu swojego domu. Zapraszam do środka. Dziękuję za wizytę.